Małgorzata Kalicińska zdradzi, jak osiągnęła sukces zawodowy po skończeniu 50. roku życia. Proszę Państwa, my teraz, Dawid biegnie gdzieś tam w tle, Dawid dogonił kuchnię, natomiast my Państwa teraz zapraszamy na kolejny odcinek cyklu Pytanie na Śniadanie Plus. To jest taki cykl, który pojawia się u nas w piątki po godzinie 10 i mówi o tym i radzi osobom po 50, jak znaleźć pracę, jak się odnaleźć w życiu zawodowym i rozpocząć życie na nowo. Państwo, Małgorzata Kalicińska, autorka bestsellerowej serii książek Dom nad rozlewiskiem, nie zawsze była znaną pisarką. Za chwilę przypomnimy Państwu, co jeszcze w życiu robiła i co takiego wydarzyło się w jej życiu, że zaczęła pisać książki. Są takie osoby, które przepracowały 50 lat w zawodzie, order, klapa, goździk, super, emerytura. Natomiast ja jestem tą osobą, która skakała z zawodu na zawód, no bo tak mi się układało w życiu. Najpierw byłam nauczycielką w technikum i w szkole podstawowej. Muszę powiedzieć, że z czułością wspominam ten czas. Później pracowałam w telewizji, współtworząc program Kawa czy Herbata. Po transformacji ustrojowej prowadziliśmy z mężem agencję reklamową. Przyszedł taki moment, kiedy nasza agencja reklamowa zajęła się również eventami, wyjazdy integracyjne, szkolenia, konferencje. I któregoś razu nasz serdeczny przyjaciel zapytał nas, czy my tak musimy skakać po Polsce, czy nie chcielibyśmy mieć własnego ośrodka. Pokazał nam taki mająteczek na Mazurach, który kupił i który nie był mu potrzebny. Agencja to kupiła, no i tam przeżyłam wszystkie kolory bycia biznesmenem, ponieważ jako współwłaścicielka agencji reklamowej byłam panią inwestor, która buduje piękny, fajny, sensowny ośrodek, a potem stałam się bankrutką wraz z mężem. Bankructwo to jest taka sama trauma dla człowieka jak śmierć bliskiej osoby. Rozpacz, która się w sercu lęgnie, lęk o przyszłość, o moje dzieje, o to jak to zniesie mój mąż, co się z nami w ogóle stanie, jest obezwładniający, a bezradność jest po prostu no, straszna. W tamtym okresie bardzo dużo zawdzięczam mojej córce. Waśka powiedziała mi wtedy coś, co brzmi jak straszny banał, ale ja tego banału bardzo potrzebowałam. Waśka mi powiedziała tak: mamo, wszystko to, co się stało, jest już za tobą. To już jest nakręcony film. Nic z tym nie zrobisz. Popatrz do przodu, zastanów się, co możesz zrobić jeszcze ze swoim życiem. Najpierw napisałam dla dzieciaków swoich własnych taką rodzinną troszkę kronikę, co mi dało taką frajdę i takie poczucie, że ja się umiem porozumiewać słowem pisanym. Tutaj znów muszę oddać ogromny szacunek i buziaka mojej córce, ponieważ to ona powiedziała: matka, wychodzimy z tym, coś z tym trzeba zrobić. To był 28 kwietnia, kiedy raniutko, jeszcze siedząc w tym upadłym majątku, ja tego dnia czekałam na przyjście syndyka. Miałam mu oddać klucz od tego majątku i wyjechać z niego, ciągnąc za sobą taką krwawą strugę pękniętego serca. Ale mi to serce nie pękło, ponieważ rano dostałam telefon z wydawnictwa, że moja książka właśnie weszła do księgarni. Jak mamy te swoje 50+, to mamy już takie doświadczenie życiowe, że zdajemy sobie sprawę, że trzeba mieć marzenia. Bo jak mamy marzenie, to tak czy inaczej powstaje nam w głowie jakiś taki pomysł, jakiś projekt, a stąd to już tylko krok do realizacji i wobec tego jesteśmy w stanie rzeczywiście zrobić bardzo dużo dlatego, żeby te nasze marzenia zrealizować. Bardzo lubię osoby dojrzałe. Im jestem starsza, tym bardziej widzę, jak ogromny mamy potencjał.
Jakie to piękne słowa córki. Mamo, zostaw to, to już jest nakręcony film. Trzeba iść dalej. I super, że trzeba mieć marzenia. Dziś będziemy Państwa jak zwykle zachęcać do marzeń. Pani Małgorzata Kalicińska jest z nami, ambasadorka kampanii Aktywizacja Zawodowa 50+. Ale i jest z nami. Autorka bestsellerowej serii Dom nad Rozlewiskiej, przypomnijmy. I jest z nami także pan minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. Witamy. Skandalicznie młody dobry minister. No, miło, ale może dzięki temu prężny i skuteczny. Właśnie. Cały czas nadrabiamy to. Dziękujemy, że nas Państwo zaszczycili, bo to już 10. odcinek tego cyklu i z tymi marzeniami... Dopiero 10. No właśnie, z tymi marzeniami ludzi około 50, a szczególnie u kobiet jest to trudny temat, bo wydaje się, że jak już się kończy 50 lat, to powinno się przestać marzyć, a powinno się zacząć być babcią. Czy tak, pani Małgorzata? Ja muszę tutaj powiedzieć, nawiązując do tego, co pani powiedziała, co mnie skłoniło do tego, żeby w ogóle zająć się tym tematem. Otóż pewien młody człowiek zmieszał z błotem osoby dojrzałe, które śmią sięgać po jakieś tam zawody. Skoro on nie ma pracy, to on przeciwko temu protestuje. A kilka dni wcześniej strasznie się wkurzał, że będzie musiał tyrać na emerytury osób dojrzałych. I nie potrafi młody człowiek jednego z drugim połączyć. Jakoś z tego połączyć. My dlatego mówimy dzisiaj o aktywizacji osób dojrzałych, żeby właśnie odciążyć osoby młode od tego problemu tyrania na ale nas. Odciążyć osoby młode to jedno, ale tak naprawdę zapewnić 50-latkom, które są młodymi osobami tak naprawdę, aktywność, na którą zasługują i którą powinny mieć, prawda? Więc wracając jeszcze raz do pani Moniki, to nie jest w porządku nas, osoby 50-letnie, wciskać już w fotel z dzianiem skarpet i zajmowaniem się tylko i wyłącznie wnusiami. To jest bardzo fajna oczywiście rola. Ja znam taką sytuację, kiedy młoda osoba szukająca niani dla swoich dzieci zaproponowała to teściowi, proponując odpłatność za zajmowanie się własnymi dzieciakami. I myślę, że to jest jak najbardziej okej. Natomiast jest mnóstwo też takich osób, które wspaniale potrafią wyjść do potrzeb swoich własnych i zorganizować sobie życie i dopiero potrafią to zrobić w pewnym momencie życia. Ale czasami to jest właśnie 50 lat. Czy zgadza się pani z takim twierdzeniem, które tutaj się potwierdza w tym cyklu? To znaczy, że to jest taki moment, kiedy naprawdę trzeba zajrzeć w głąb siebie i pomyśleć sobie, powiedzieć, no tak, zaczęłam życie zawodowe, było raz lepiej, raz gorzej, robiłam to, co mogłam robić w tych okolicznościach, w których byłam. A teraz stawiam na siebie. Teraz ja. Realizacja marzeń, to co, o czym powiedziałam, jest bardzo fajnie połączona z tym okresem życia, bo my już możemy realizować marzenia, a jeżeli te marzenia jeszcze dodatkowo przyniosą nam pieniądze, i to nie muszą być marzenia pod tytułem zostanę aktorką hollywoodzką. W sumie czemu nie? W sumie czemu nie, aczkolwiek wiemy, że 50+ nie jest to łatwy temat. Sięgać po te marzenia, a przede wszystkim sięgać po wiedzę. Jest takie bardzo modne określenie coach. Mówi się, że to jest trener osobisty. To są osoby, które będą umiały poprowadzić nas, jeżeli się czujemy jak zagubione dzieci w tym temacie. Panie ministrze, to jest wszystko oczywiście bardzo pięknie, kiedy mówimy o tej aktywizacji osób 50+, ale jak wygląda ich sytuacja na rynku pracy tak de facto teraz? No i bez aktywności osób po 50, po 60 roku życia, to tym właśnie młodym osobom będzie naprawdę bardzo ciężko, bo te obciążenia systemu emerytalnego, właśnie wypracowania na rzecz swoich rodziców, dziadków, którzy już są na emeryturze, no będą jeszcze większe. Więc ta solidarność międzypokoleniowa, nie tylko w ujęciu całego społeczeństwa, ale w ujęciu firmy jest potrzebna, bo dojrzali pracownicy to jest ogromne doświadczenie, to jest też dużo większe przywiązanie do firmy, dużo większa lojalność niż młody pracownik, który też jest potrzebny. W firmie dobrze funkcjonującej musi być i młodość, i doświadczenie. Te dwa elementy, te dwie wartości, które, za którymi idą różne zachowania, muszą się po prostu uzupełniać. Jaka jest sytuacja? Zmienia się na lepsze. I to jest dobry sygnał. W ogóle ożywienie na rynku pracy w tym roku nastąpiło wreszcie po 5 latach wzrostu bezrobocia rok do roku.
od grudnia 2013, a szczególnie w marcu tego roku, widzimy dużo większą dynamikę spadku bezrobocia. I trochę suchych danych, bo też trzeba, jak wskaźniki zatrudnienia w grupie właśnie powyżej 50-55 roku życia. Gdy startowaliśmy z programem 50+ w roku 2008, to wskaźnik zatrudnienia tych osób wynosił około 31%. Czyli tylko co trzecia osoba pracowała. Tak, teraz przekraczał 40%. O 10 punktów procentowych w ciągu 5 lat wzrost. To jest bardzo duża dynamika. I założenie, które mamy na rok 2020, 50% udział, 50% zatrudnienie jest do osiągnięcia, myślę, że nawet szybciej, dlatego warto pokazywać dobre przykłady. Ale skoro jest kampania, to znaczy, że jest jeszcze rzeczywiście sporo do zrobienia. Oczywiście. Dobrze, że odnosi efekty, ale czy powoduje też jakieś mentalne zmiany u osób, które są po 50 i czują się już trochę zawodowo przegrane? Tak, no, na pewno przykłady takie jak dzisiaj możemy obserwować, że to nie była taka różowa droga, że przyszedł moment kryzysu, przyszedł moment... No, nazwijmy to po imieniu bankructwa. To jest jedno z najtrudniejszych doświadczeń, jakie może się zdarzyć. Które mogło się zakończyć wypchnięciem... Depresją, szpitalem. Tak, i korzystaniem z usług, na przykład pomocy społecznej, tak i pójściem w wykluczenie społeczne w jakimś tam etapie. A odwróciło się zupełnie w świetlaną stronę, więc jest to możliwe. Oczywiście trzeba wspierać osobę dojrzałą na rynku pracy pod względem tego prowadzenia, o czym pani mówiła, coachingu, ale takiego napisania, uszycia na miarę programu zatrudnienia. Tak. Ja też jesteśmy na etapie, kiedy pan prezydent wczoraj podpisał ustawę nowelizującą urzędy pracy, które też mają specjalną ofertę mieć właśnie dla osób 50-60+, żeby szyć na miarę programy zatrudnienia, też na miarę wieku. Czy pan zauważa, że urzędy pracy rzeczywiście pomagają, że są osoby prowadzące, moderujące nową karierę 50-latków, którzy zgłaszają się do tego urzędu pracy, po szkolenie na przykład? Jest różnie. Jest różnie. Mogę dać przykłady takich urzędów, takich powiatów, gdzie to jest bardzo fajnie realizowane i takich, które mają wiele do nadrobienia. Dlatego wprowadzamy teraz takie wysokie standardy. Doradcy klienta, profilowanie osób bezrobotnych i też ulg dla pracodawców za zatrudnienie osoby po 50, po 60 roku życia. Za zatrudnienie 60-latka będzie można uzyskać dofinansowanie do wynagrodzenia nawet przez 2 lata zatrudnienia takiej osoby. Więc to już są pokaźne pieniądze obniżające koszty pracy. Ja nie jestem w stanie zaproponować i nie ma takich odpowiedzialnych polityków, którzy zaproponują dziś radykalne obniżenie podatków, ale możemy zaproponować takie punktowe obniżanie kosztów pracy dla zatrudnienie osoby po 50, po 60 roku życia lub z drugiej strony na tej osi za zatrudnienie młodej osoby, które też mają problemy na rynku pracy. Te dwie grupy dzisiaj trzeba wspierać, też w solidarności międzypokoleniowej. Bardzo Państwu dziękujemy. Ja myślę, że takie przykłady, jakie pokazujemy, to naprawdę jest szalona inspiracja dla osób, które może się trochę obawiają, tak, a może nie do końca mają pomysł. A widać, że warto, prawda? Trzeba sięgać po wiedzę. Dziękujemy bardzo Pani Małgorzato i naprawdę gratulujemy sukcesów. Dziękujemy Panie Ministrze za wizytę studiów. I zapraszamy Państwa na kolejny odcinek naszego cyklu już za tydzień.